nie? Zaczynamy z malutką obsługą, ale wszystko jest pod kontrolą. Witamy na 17, jeśli dobrze pamiętam, spotkaniu Festiwalu Reportażu Młodego Pokolenia, przedostatnim. Nie, przedostatnim, bo 15 się nie odbyło, ale będzie, więc w każdym razie do końca roku organizujemy ten festiwal. Bartek, który jest jednym z rozmówców, których jeszcze za chwilkę przedstawię, jest inicjatorem też tego festiwalu, także dzisiaj w takiej trochę podwójnej roli. Rodzinnym gronie. Tak, prawie. więc może na początku zacznę od przedstawienia moich rozmówców. Powiem jeszcze, że będziemy rozmawiać o audioserialu Wietnamski Dług. Po małym wywiadzie wiem, że kilka osób przesłuchało, większość ma jeszcze przed sobą, więc za chwilę będziemy mieli też możliwość odsłuchania fragmentu tego serialu. I wspomnę jeszcze o partnerach tego spotkania, czyli Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Łodzi oraz Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Także dzięki nim naszego spotkania będzie można też posłuchać na antenie oraz na Facebooku. No i teraz możemy już zaczynać. Także od mojej prawej, najbliższej, Agnieszka Bomba, montażystka audio-wideo, lektorka, artystka produkcji. No i dowiedziałam się właśnie z twojej notki, że też pomysłodawczyni z świetnego festiwalu, Tylko Spokój nas uratuje. Także tak bardzo fajne wydarzenie, więc... Musieliśmy się zatrzymać przez pandemię, ale... Może woli. Na razie nie chcemy ryzykować, ale cały czas tęsknimy też za tym. Piotr Stefański, realizator dźwięku, live, postprodukcji oraz nagrań studyjnych. To jest twój drugi audioserial, przy którym pracowałeś, tak? Bo pierwszy to Lodowa Przełęcz, także może też o nim chwilkę później porozmawiamy. Wspomnimy. No i Bartosz Józefiak, prawie rodzina. Redaktor dużego formatu w takiej skróconej wersji i absolwent Polskiej Szkoły Reportażu. Co chcesz dodać o sobie? I drugiego liceum. Tego w Magalicach. Pozdrawiam. A wy jesteście łodzianami, czy nie? Ja tak. Z Żywicką jesteś? Tak, jestem z Kielc. Zdradzam. Tak, że mamy tutaj... Ale łodzianką jestem tak od 10 lat. Okay. Przyjechałam. Ja się nazywam Paulina Frankiewicz, prowadzę tę księgarnię i bardzo cieszę, że będę miała też okazję przeprowadzić dzisiejsze spotkanie. No więc raz jeszcze, będziemy rozmawiać o Wietnamskim Długu. To jest audioserial audioteki, który liczy 6 odcinków i trwa niespełna 3 godziny, jeśli dobrze. Prawie 3 godziny, prawda? No i teraz poprosimy o krótkę. Proszę bardzo. Udało nam się dotrzeć do mężczyzny, który w Warszawie organizował nielegalny przewóz Wietnamczyków. Odsłonił dla nas kulisy tego procederu. Marcin mówi o sobie, że żyje z miasta, odkąd skończył 17 lat. Jego źródła zarobku? Zorganizowana grupa przestępcza, narkotyki, wymuszenia rozbójnicze. Kilka lat temu Marcin odkrył nowe biznesowe możliwości. Znajomy z Mokotowa poznał mnie z takimi czeczanami. Poprosili mnie, żebym im zorganizował samochody i kierowców. Wiadomo, że ci Czeczen nie pojedzie przez granicę, bo zaraz mnie zatrzymają. Kierowcami musieli być Polacy. Wiedzieli, że ja im to ogarnę. Dużo zaangażowaliśmy chłopaków z taksówek. Skąd ich znałem? Słuchajcie, ja jestem chłopak z miasta. Ja znam gości, co jeżdżą. Wozili nas po dyskotekach, po różnych imprezach. Sprowadziłem kilku takich, których byłem pewien na 100%. Później oni werbowali kolejnych, ale tych już nie znałem. Nie musiałem myśleć dalej o tym, że ktoś kogoś przyprowadził. Jestem osobą znaną w środowisku i wszyscy wiedzieli, że mi się te pieniądze należały. Oni, jakby to powiedzieć, nie mogli się ze mną nie podzielić. Bo wtedy przeprowadzaliby się z tego miasta. Więc nie było takiej możliwości. A wyglądało to tak. Dostawałem zlecenia od Czeczenów, kiedy, gdzie mają przyjechać. Kierowcy wozili tych Wietnamczyków z Litwy do Warszawy. Po 6, 8, czasami nawet 10 w busie. Samochody brali z wypożyczalni. Musieli często zmieniać wozy, bo to nie fajka, że ci strażnicy przepuszczą, bo nawet nie zauważą. Oni są wyczuleni. Polowali na tych Wietnamczyków. Wietnamczycy to był towar ze wskaźnikiem wysokiego ryzyka. Ja niemal bez robienia niczego wyciągnąłem z tego 10, czasem 15 tysięcy euro miesięcznie. To była dla mnie taka robota z doskoku. Rozumiecie, o co chodzi? Każdy kierowca jechał 2 razy w tygodniu. Nie znałem jednego, co potrafił dojechać do Warszawy
nie? Wymienić samochód i jechać z powrotem na granicę. Mógł non-stop jeździć. Taki to był ruch. Jak policzyłbym wszystkich kierowców, to wychodzi mniej więcej 100 Wietnamczyków w tygodniu. Czaisz kilkaset osób w miesiącu. A Warszawa to jest duże miasto i każdy chciał w to rękę włożyć. Czyli takich kurwa ludzi z miasta jak ja, co mieli znajomych Czeczenów, mogło być kilkunastu, kilkudziesięciu w całej Warszawie? To teraz sobie policzcie. Marcin prowadził swoje działania na tyle długo, że zdążył dobrze poznać kulisy całego biznesu. Wietnamczycy szli na Litwę przez Rosję. Przeprowadzali ich Rosjanie. Myśmy na tych ruskich mówili Tarzani. Wiedzieli, gdzie przekroczyć, jak tam przez góry przejść, czy jakoś może inaczej. No, to byli ludzie służb. Oni nawet czasem przez Białoruś ich przeprowadzali. Tarzani zostawiali Wietnamców zaraz za granicą. Nasz kierowca dostawał namiary na GPS i już tam na nich czekał. I teraz uwaga. Ci Wietnamczycy prosili, żeby ich wiązać w tych wózach. Że jakby ich straż graniczna złapała, to jak oni będą przywiązani do siebie, to lepiej dla nich by to oddziaływało. Chyba w sensie, żeby przyznania azylu czy coś takiego, tak? Więc wieźli tych Wietnamczyków na Wólkę Kosowską. W Wólce był taki człowiek, jak on się nazywał, nie pamiętam, ale Wietnamczyk, który płacił za te transporty i ich odbierał. Na tych Wietnamczyków mówiliśmy towar albo paczki. No więc paczki musiały być dowiezione na miejsce i wtedy dopiero dostawaliśmy hajs. Dzięki temu miał darmowych pracowników, co na niego robili za miskę ryżu, tak? Ten Wietnamiec. Wietnamczycy tu mają restauracje, knajpy, szwalnie. Wiadomo też, że jest w Warszawie wietnamski burdel. Opłaca się? Myślę, że się opłaca. Potem tym pracownikom załatwiali jakieś lewe papiery, dowody osobiste po kimś, kto już wyjechał, nie żyje. Czy dalej te paczki wieźli na zachód? Tego nie wiem. Ja wiem, że cała podróż jednego Wietnamczyka to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy euro. To są tej skali pieniądze, czaisz? Tu w Polsce to zostawałem z tego na parstek. Dlaczego? Bo większość idzie na Rosję. Ci Wietnamczycy tu z Polski, ci Czeczeni, to są tylko pionki. Zwykłe ciecie. Wszystko co idzie, to idzie z Moskwy. Oni dają zlecenia, oni biorą główny hajs. Tutaj jestem w 100% pewien, że tak to działało. A problem zrobił się wtedy, kiedy kolejni kurwa kierowcy zaczęli sobie na opak kombinować, nie? To było za mało. Busy to już za mało, wieźli ich na tiry, na autokary. Normalnie tira wypychałeś gąbką i jechałeś. Wietnamczycy byli poupychani jak bydło w tych ciężarówkach. Byle kogo poprzyjmowali Czeczeni, nie prześwietlali kierowców za bardzo, więc w paru miejscach to się zamknęło. Ja moich kierowców byłem pewien. Zresztą, za co mieliby mnie wsadzić? Ja w życiu nie jechałem busem. Czaisz, Wietnamczyka na oczy nie widziałem. W życiu na granicę nie pojechałem, a skąd? Przecież ja za coś takiego siedzieć nie pójdę. Ja tylko ustawiałem busy i kierowców. Do mnie nic się nie dało przykleić. Ryzyko brali kierowcy. I tak dalej, i tak dalej. Mocno Marcin. Tak, to może poprosiłabym was o króciutki taki komentarz tego, w którym jesteśmy w momencie historii, którą opowiadacie właśnie, jeśli chodzi o ten fragment, którą słyszeliśmy i w ogóle o jakieś takie subtelne zarysowanie fabuły, tak żeby za dużo nie zdradzić, ale żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Ten fragment, który wybraliśmy, to jest, opowiada to Marcin, który naprawdę ma na imię inaczej i on jest no gangsterem warszawskim, tego się inaczej nie da nazwać. On organizował przejazdy Wietnamczyków z granicy wschodniej, z Litwy, Łotwy, czy z granicy z Białorusią. Przerzucał ich do Warszawy i tu tam rozdysponował na Wólkę Kosowską. Odpowiadał za transport. To jest z piątego odcinka fragment. Bardzo mi się podobał ten monolog Marcina. I świetnie też jest zagrany. Tego wybrałem, ale to już jest dosyć zaawansowane etap historii, kiedy my już zdradzamy, jak ten biznes działa od kuchni. Natomiast cały serial zaczyna się od wypadku, który miał miejsce pod Poznaniem w 2015 roku. W busie, który jechał na trasie Warszawa-Berlin, rozbił się pod Poznaniem. Z busa uciekło 12 Wietnamczyków młodych, niektórzy nie mieli skończonych 18 lat. Tam na miejsce przyjechała policja, wyłapała ich, złapała kierowcę, no i tak zaczyna się cała nasza historia o tym, skąd oni jechali, gdzie jechali, kto ich tu przetransportował, kto za to odpowiada,
jakiej skali to jest biznes, bo to jest ogromny biznes, my to już na początku zaznaczamy, że mówimy o biznesie, gdzie się obraca milionami dolarów, to na pewno, a w skali całego kontynentu to nawet miliardami. A co najpierw, temat czy forma, jeśli chodzi o wasz projekt? No bo dostaliśmy serial o handlu ludźmi, po prostu, tak? O handlu Wietnamczykami i zastanawiam się po prostu, czy najpierw wpadliście na historię i materiał, który warto opowiedzieć, właśnie na ten przedmiot reportażu, czy pomyśleliście, że fajnie byłoby zrobić serial i temat się pojawił jako drugi? To znaczy właściwie najpierw był temat. Najpierw była chęć w ogóle zrobienia czegoś. Najpierw to Aga zadzwoniła do mnie, powiedziała, żebyśmy coś zrobili głosowego razem. Tak. Myślę, że najpierw była forma, bo my po tej lodowej przełęczy stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić naszego. Mhm. I na chcieliśmy to pracować razem, tak? Nie, ja nie, ale Piotr mi często opowiadał o tym, że to był bardzo fajny projekt i że Audioteka ma w ogóle taki program grantowy jak Usłysz Kulturę, w ramach którego w ogóle zrobiliśmy ten audioserial. No i ja stwierdziłam, że bardzo chętnie i głosowo, i produkcyjnie bym współpracowała z Piotrkiem, bo już właśnie nieraz, chociażby te koncerty też razem robiliśmy. No i stwierdziłam, że jest ktoś taki jak Bartosz Józefek, który pisze super teksty i spotkaliśmy się w końcu we trójkę i myśleliśmy nad tematem. W zasadzie Bartek nam zaproponował kilka, ale tak nasz wybór właściwie jednogłośny i dosyć szybko wybraliśmy, że właśnie podejmiemy ten trop tych Wietnamczyków i tego współczesnego handlu ludźmi. Coś, co wszyscy wiedzą Państwo, że żyjemy w XXI wieku, a nagle nadal mamy styczność, teraz to tym bardziej, widząc to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. I postanowiliśmy się tym zająć. Bartek znalazł taką sprawę. Co prawda mieliśmy chyba trochę wątpliwości, bo ta sprawa właśnie była nie aż tak aktualna, bo tak jak Bartek wspomniał, ten wypadek zdarzył się w 2015 roku, ale jeszcze było dużo tak naprawdę przed nami. No i sam proces sądowy toczył się w styczniu, była jedna sprawa. Myśleliśmy, że to też będzie koniec sprawy, ale potem jeszcze była apelacja. W zeszłym tygodniu był koniec. Możemy na koniec zdradzić, jak się już w apelacji, jakie zapadły wyroki. Nie, czas taki spory. Ale teraz muszę zdradzić, jakie były inne tematy, bo teraz na pozycję. Inne tematy były takie, bo to w ogóle był taki moment w moim życiu, on trwa nadal, że byłem bardzo zmęczony jakby mediami pisanymi, które są moim zdaniem już w swojej spółkowej fazie. I myślałem, co robić innego reportersko. I idealnie w tym momencie, nawet z Urbanem, który tam siedzi, chodziliśmy po górach i marudziłem mu, że to już jakby ludzie już tak nie przyjmują wiadomości, nie? Albo przyjmują przez internet, albo właśnie w podcasty są teraz bardzo popularne. I wtedy właśnie zadzwoniła Aga i mówi, żebyśmy zrobili podcast. Ja się strasznie podzielałem. Myślałem, że to jest super właśnie nowa jakaś forma dziennikarska, że tak ludzie teraz odbierają newsy i właśnie w to jakby trzeba inwestować czas i pieniądze zainwestowała Audioteka, a my czas. A tematy inne, no i ja zrobię taki szybki przegląd i w ogóle miałem ten temat gdzieś zapisany, ja mam jakąś bardzo długą listę tematów, które chcę kiedyś zrobić. I one się zazwyczaj nie wydarzają nigdy, ale ten miałem taki, że właśnie myślałem, że z tego zrobię po prostu tekst do dużego formatu. Taki klasyczny reportaż, przeczytam akta, spróbuję pogadać, z kim to się da pogadać, 25 tysięcy znaków i to sobie pójdzie w dużym formacie. Więc to był jeden temat. Mieliśmy jeszcze jakieś chyba CFI tam było, łódzkie, po Płuczyny po książce, bo też miałem, czyli o taki... Trochę się zastanawialiśmy, czy w Łodzi nie zostać. Tak. Ja tak wyszłam z taką propozycją do ciebie, ale to pamiętam, że... Łódzki, łódzki akcent jest. Tak, jest. Co tam jeszcze? Ja miałem taki moment, że mnie bardzo jakieś spłoty interesowały, więc myślałem, czy coś o spłotach zrobić, jakąś audycję, no ale to uwagiliście mi słusznie dosyć, że to są nudy. Może jeszcze być. I takie jakieś społeczne rzeczy, nie? To był chyba jedyny taki kryminalny temat. Taki stricte kryminalny. No a też jakby w podcastach ta kryminalna tematyka jest bardzo pożądana, ale no kryminalny i społeczny, jakby tu wszystko grało, nie? I w momencie, jak myśmy to zaczynali, to ta sprawa jeszcze się w sądzie toczyła. No tak jak mówię, ona się w zeszłym tygodniu skończyła w apelacji. Więc jakby to jeszcze było jakby na gorąco. Można było dotrzeć do tych ludzi, iść na salę sądową, posłuchać, ich tam spotkać. Ale dzisiaj była emisja ostatniego odcinka, tak? Chyba tak, nie? Tak. Czekamy na ostatni odcinek w klubie Audioteka i w ogóle jeszcze... Ale się dopiero pojawi. Tak. Mhm. I chciałam jeszcze tu powiedzieć, że to, co zwróciło naszą uwagę,
był fakt, że mimo, że ten wypadek zdarzył się no już 5 lat temu, 6, tak, to ciekawym dla nas było to, że prawie żadne polskie media się tym nie zajęły, a widać było, że to nie był po prostu jakiś tam wypadek busa gdzieś tam pod Poznaniem, tylko że po nitce do kłębka okazało się, że nagle mamy styczność z międzynarodowym procesem dotyczącym handlu ludźmi. Niemieckie media się tym zainteresowały, to... A ja o tym od kolegi z Belgii usłyszałem, tak, nie? Który mi wysłał linka do niemieckiej gazety, która pisała o sprawie, która się dzieje w Polsce. Polskie media się w ogóle tym nie interesowały. No ja w ogóle sobie nie przypominam, żebym gdzieś zanotowała taki fakt, nie? Ten wypadek. A w ogóle jakiś? Bo to wiesz, no to jest jeden z busów, takich busów to idą dziesiątki dziennie, przypuszczam. Nie ma, nie? A straż więcej łapie, tylko my po prostu potem tego jakby nie śledzimy, co się dzieje z tymi sprawcami i ten... A jak myślicie, co zyskał ten reportaż, ten przekaz, który, no ta opowieść, to zdarzenie na tym, że właśnie ujęliście go w takiej formie serialowej do słuchania, że właśnie nie jest to klasyczny tekst. Co zyskał i może co stracił, tak? Czy na przykład, co można było przekazać, gdyby był reportażem, no, czy w gazecie, czy książkowym. Na książkowym to materiały za mało, nie? Ale, no, ale sam proceder można by było opisać. Więc właśnie jakieś takie szanse i straty. Względem pisanego to może Bartek powiesz, względem podcastu typowego to ja mogę potem dodać, bo jednak nie nazywamy się podcastem tak naprawdę, tylko jednak jest to taka wyższa forma dźwiękowa, jakiś taki audioserial. My sami często używamy różnych form, nie wiem czy to zauważyliście, czasami mówimy audioreporter, czasami tak, audioserial, chyba sami gdzieś tam jesteśmy jeszcze pomiędzy i właściwie mamy tu aktorów, którzy nam pokazują, odgrywają to, co powiedzieli nam ludzie, ci, którzy chcieli po prostu zachować anonimowość, czy po prostu to są kwestie z akt, które Bartek przeczytał. I gdzieś tam staraliśmy się być pomiędzy, bo jest moja postać po prostu lektorki, która wprowadza w takie stricte informacyjne rzeczy. Bartek występuje jako reporter, który prowadzi i pokazuje, jak to śledztwo zostało w ogóle prowadzone właśnie. No i właśnie mamy tych aktorów oraz ekspertów, także różnego rodzaju formy dźwięków staraliśmy się zawrzeć. Gdzieś tam błądziliśmy, zastanawialiśmy się, czy tego nie będzie za dużo, czy słuchacz też... Czy mu się to spodoba po prostu? Czy nie błądzimy za bardzo od realnej wypowiedzi, zaraz jest taka stricte aktorska? No ale to właściwie się dowiemy, jak usłyszymy jakieś opinie, czy nam to wyszło. Nie? Finalnie myślę, że jesteśmy zadowoleni. To tyle co sam podział na rolę i taka wyobraźnia, to myślę, że w przypadku kiedy czytamy reportaż, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić różne osoby, ale takie zabiegi... Ja bym wybrał inną scenę do zaprezentowania tutaj z czwartego odcinka, kiedy to właśnie łódzki taksówkarz Karol. To jest druga ulubiona. Opowiada tam swoją historię i co jakiś czas zahacza o taką retrospekcję swoją. I my dźwiękowo przenosimy się razem z nim, tak jakby razem z jego głową w tej retrospekcję. A tekstowo myślę, że tak płynnie nie dałoby się tego zaznaczyć, że jesteśmy już w innym miejscu, kiedy dialog po prostu się toczy i jego słowa po prostu płyną, a dźwiękowo słyszymy, że nagle znaleźliśmy się w ogrodzie albo gdzieś na ulicy, a cały czas siedzieliśmy razem z nim w pokoju, gdzieś tam cyka sobie, tyka zegar w tle. Nie, myślę, że jakby to był tekst po prostu, no to byłby jeden z 5 tekstów w dużym formacie, w konkretnym numerze, on był to, no i po prostu, bo to było za mało, to było za... Z tego byłby prosty tekst, żeby z tego zrobić książkę, to trzeba by mieć więcej, a nie wiem, czy trzeba by w ogóle o procederze zrobić książkę. Może to jest jakiś pomysł, może kiedyś taką książkę warto zrobić. Ale uważam, że i w ogóle jak pierwszy raz napisałem, bo tych scenariuszy tam była wersja z 10 do każdego odcinka, nie? To był bardzo proces twórczy. I pierwszy jak napisałem, to właśnie napisałem taki klasyczny reportaż. Taką historię, trochę opowiadanie, tak żeby czytelnik właśnie jakby czytał książkę i z tego wyszedł taki klasyczny audiobook i to nie było dobre. I dopiero jak żeśmy tego przesłuchali, też nam ludzie wysyłali radę, audioteka nam to komentowała, to wtedyśmy to przepletli, dodaliśmy mój głos, tych aktorów, ekspertów, jak żeśmy to wymieszali, to z tego wyszedł właśnie super coś, co my faktycznie mamy problem z nazywaniem, dlatego że nieskromnie mówiąc, wydaje nam się, że się poruszamy po nieznanych wodach, w sensie
To nie jest reportaż radiowy, to tutaj są na sali dziennikarze radiowi, to pewno powiedzą, że to nie jest reportaż radiowy, no bo jakby mamy głosy nieautentyczne aktorów, nie? Więc to już puryści reportażu radiowego nam to odrzucą na dzień dobry, nie? My nie wiemy, czy to na przykład gdzieś w ogóle zostanie przez gremię jakieś dziennikarskie docenione, no bo trochę sobie poszliśmy na skróty. Ale z drugiej strony dzięki temu, że mamy aktorów, to jest super zagrane, Piotrek zrobił zajebiste efekty i dzięki temu tego się super słucha, więc moim zdaniem żeśmy, niektórzy powiedzą, że właśnie o... Ani to nie jest audiobook, ani to nie jest reportaż, więc właściwie nie wiadomo, co to jest. Trochę tak jest, ale moim zdaniem to jest właśnie też siła tego produktu, który oferujemy słuchaczom, bo on łączy właśnie, mamy autentyczne głosy, mamy narratora, mamy aktorów, mamy efekty. Wszystko jest na faktach, wszystko, co Państwo słyszą, tam nic nie jest wymyślone. Nie? Nawet jak odtwarzamy, że na przykład co mówili mieszkańcy wsi, jak zobaczyli Wietnamczyków, to jest tak zaaranżowane, jakby to była scenka. Ale to są na faktach o tyle, że po prostu ja rozmawiałem z tymi mieszkańcami wsi, oni mi powiedzieli, odtworzyli z pamięci, co wtedy mówili, więc no, na tyle, na ile byliśmy w stanie to odtworzyć, nie? Z pamięci ludzkiej czy z ten, ale nie ma tam niczego wymyślonego. Więc myślę, że właśnie super, że to... ja w ogóle byłem zachwycony tym, nie? Ja byłem sceptyczny do... Znaczy wiedziałem, że trzeba robić podcasty, ale jakby nie czułem, nie widziałem, jak to się robi. I jak żeśmy we trójkę to zaczęli robić, to poczułem, że naprawdę można wykorzystać tę formę i dużo więcej opowiedzieć inaczej, niż by było w reportażu pisanym. Bo jakbym nie miała szukać jakiegoś takiego punktu odniesienia, no to pewnie to byłby serial Pismo, Śledztwo, teraz już 3 sezony, prawda? I ale to... zobacz, to jest bardzo dobry przykład, bo Śledztwo, przepraszam ci, Śledztwo Pisma, ja słucham tylko pierwsze. Pierwsze Śledztwo Pisma, które jest historią o przemocowej rodzinie, to znowu, to byłby po prostu jeden z 30 reportaży, które Wyborcza opublikowała w danym miesiącu, nie? Takich reportaży jest mnóstwo, ale ponieważ tam ekipa, Mirek Wlekły i wszyscy się pobawili formą i to rozciągnęli na też chyba bodajże 6 odcinków. No, tylko po godzinę. Wciągnęli w fabułę, zagrali muzyką i tak dalej, no to tego się słucha jak emocjonującego serialu. Tego nie zrobisz tego w jednym gazetowym reportażu, musiał być książkę, a to znowu nie był materiał na książkę, tego było za mało, nie? Czyli ja sobie też myślę, że te audioseriale mają o tyle przyszłość, że no my lubimy słuchać takich historii i oglądać też takie historie, nie? Te wszystkie kryminalne seriale, no chyba trzeba nazwać serialami, tak? Te popularnych stacjach telewizyjnych, nie wiem, W11, różne tego typu historie, tak? No to one akurat no, jakby nie były chyba, a przynajmniej nie w jakiejś takiej większej części oparte na autentycznych historiach. Pewnie to też zależy od odcinków, nie? Ale no, jakby myślę, że to jest atrakcyjna forma też pod względem fabularnym. Nie? Jakby wiemy, że to się wydarzyło naprawdę, ale jednak no, samo budowanie napięcia, opowiadanie tych historii, że to jest no, wartość dodana tego materiału. Nie? Dlatego przy tym kryminalnym temacie chcieliśmy zostać, bo stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest jakaś taka tendencja, żeby szczególnie tego w serialach słuchać, a jakbyśmy wybrali te skłoty, chociaż ja tam mam ochotę jeszcze tak? Skłotach coś zrobić. No i myślicie, że ta właśnie klasyczna forma reportażu, no bo potencjalnie myślę, że to co zrobiliście może mieć większy zasięg. No i jakby tutaj dochodzą też subskrypcje, tak? No bo tak. Pod tym względem nie jest to tak całkiem otwarte. No ale chyba dotarcie potencjalnie nadal może być większe niż w przypadku tekstu pisanego, jak sądzicie. No ja w ogóle jestem fanem subskrypcji, bo dzięki temu żyję, więc uważam, że wszystko powinno być za subskrypcję. Jak przeczytałeś jeden serial tu, jeden tam i tak dalej, to musiałbym mieć mnóstwo różnych subskrypcji, nie? Tak no sobie tak. Sądzę. No ale na seriale tak oglądamy, nie? Mamy Netflixy, HBO, Amazon Prime, tylko po prostu... No media pisane nas przyzwyczaiły, że treści są darmo w internecie. Teraz próbują jakby włożyć gina z powrotem do butelki, więc Wyborcze jest za paywallem i tam nie wiem, Polityka, Rzeczpospolita. Konkurują z tymi, którzy są otwarci. Media jakby internetowe próbują różnych modeli. Nie jest model OKO.press, że jest finansowany z dobrowolnych wpłat, to za bardzo w Polsce nie działa. No i tutaj na przykład właśnie, oczywiście, że to jest za subskrypcją, nam odbiera jakieś tam grono słuchaczy, ale tylko w ten sposób byliśmy w stanie to zrobić. Bo musiał ktoś włożyć kasę, to jest prosta sprawa. Myśmy to robili parę miesięcy, pół roku de facto, całych prac. Nie, no wiadomo, że nie cały to czas, tylko tym się zajmowaliśmy, ale... roku, więc jakby nie subskrypcja, to by w ogóle nie powstało. Nie pierwsze Śledztwo Pisma było otwarte, trzecie już jest za... Dwa pierwsze było ten, dlatego że redakcja Pisma po prostu wyłożyła kasę, więc musi być...
musi być po prostu sponsor, nie? Bo to są naprawdę projekty, no tam są aktorzy, efekty i tak dalej, nie? To nie jest tylko takie sobie siedzenie i gadanie do mikrofonu, które też się tanio nie... Wbrew pozorom to nie jest takie tanie, no jak mamy tam Rosiaka, czy dział zagraniczny, to oni też muszą jakiś research zrobić, to też nie jest takie proste, no ale prostsze w forum, po prostu siedzą i z kimś rozmawiają. Więc tak, o subskrypcji rozmawialiśmy. Więc ja myślę, że to jakby jest to pewne ograniczenie, ale wierzę, że w tym jest przyszłość. I jestem przekonany, że ludzie się będą przekonywać do tego i wykupywać te subskrypcje. I dzięki temu masz właśnie ten, nie? Bo wyborczo jakby to był, to też by był za paywall, nie? A jakiś feedback już macie, jeśli chodzi o... No, chociażby statystyki, jakąś słuchalność waszego serialu, czy jeszcze pewnie za wcześnie, no bo on dopiero w toku są, no dopiero ostatnio odcinek się. Tak, czekamy na koniec i chcemy spytać audioteki, czy mogą nam przedstawić jakieś statystyki, ale ja nawet jeszcze dzisiaj sobie zerknęłam, bo w tej aplikacji jest tak, że każdy odcinek też można komentować i rzeczywiście mamy już tam jakieś głosy. I takie pozytywne, kilka takich krytycznych, szczególnie, tak? że za krótko, że tyle treści tylko w 20 minutach, że na przykład za szybko się dzieje ta akcja. Więc to jest, Do przemyślenia, tak. że ktoś wolałby, że jednak większość tych podcastów to tak 45 minut, godzina. My zdecydowaliśmy się na krótszą formę. W sumie na początku nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieć aż tyle treści, to wszystko było... toku. Najpierw Bartek siadł do akt, potem nagle się okazało, że w sumie może tu mieć jakiegoś informatora, tu jakąś informatorkę i krok po kroku okazywało się, że tej treści mamy bardzo, bardzo dużo. No ale już zadeklarowaliśmy się, że te odcinki będą miały około 20-25 minut, więc ścinaliśmy. Nie, no to nie ściemniej. Prawda jest taka, żebyśmy mogli mieć 35 minut, tylko Aga jest killerem i ona wszystkie scenariusze po prostu wycinała. No, czyli jeśli macie pretensje, że jest za krótko, to już do Agi, bo ona wszystko cięła, nie? Wracają do mnie scenariusze, to było połowa na czerwono, nie? Do wywalenia. To jest straszne, tak jak to straszne. Na początku każdego odcinka, przynajmniej przez kilka minut, nie przypominacie, co było w poprzednim, bo to często tak jest. Ja sobie zazwyczaj przewijam te momenty. No właśnie nie było co przewijać, bo było samo to gęsto. A nad tym się zastanawialiśmy, gęsto? Czy to robić, czy nie. Znaczy, ja pewnie nie jestem typową odbiorczynią, bo słuchałam wszystkiego naraz. W sensie jakby nie równocześnie tych samych odcinków, ale kończył się pierwszy, odpalałam drugi i tak dalej, więc... Ale będzie taka long wersja też po posłuchaniu. Ale będą dodatki specjalne, czy po prostu jeden materiał? Jeden materiał, nie wiem. A co byś chciał dodatki specjalne? Weź reżyserska twoja. A, weź reżyserska, no tak, można trzeć być. I moja, trzy. No dobra, a jeżeli mielibyście wskazać jakąś taką rzecz, która była dla was wyzwaniem przy pracy, może dla każdego z was, no bo każdy się zajmował trochę czym innym, no to co by to było? Pierwszym takim wyzwaniem, ale okazało się, że to wcale nie jest takie ciężkie, w naszym audioreportażu pojawiają się wietnamskie głosy. Więc w pewnym momencie zorientowaliśmy się, chcieliśmy nadać... nie chcę powiedzieć autentyczności, tak, ale jakiegoś takiego spojrzenia na to, że to rzeczywiście Wietnamczycy o tym opowiadają, więc musieliśmy mieć te teksty po wietnamsku i wietnamskich aktorów. No żadne z nas nie umie tego języka, więc potem jak dostaliśmy nagranie, to też musieliśmy wiedzieć, gdzie konkretnie, jakie jest zdanie i nasi polscy lektorzy też musieli wiedzieć, jak voiceover do tego robić. I na początku bardzo bałam się tego wyzwania, aczkolwiek jednak w dobie internetu można znaleźć też bardzo fajnych, profesjonalnych wietnamskich aktorów, więc z takiej produkcyjnej strony to w pewnym momencie była zagwozdka, ale okazało się, że nie jest aż tak trudna do pokonania. Czyli ile osób było tak w sumie, jakbyście zliczyli, zaangażowanych w produkcję? Z aktorami? Na 30 powiedziałabym. Gdzieś tyle. Mamy bardzo duże przedsięwzięcie. Końcowe napisy, gdzie wszystkim dziękujemy. Tak, to po tym może tak kilka minut po prostu same nazwiska lecą czytane jedno po drugim. Natomiast co do tego pytania, to mi właśnie przypomniało to, że ten pomysł z aktorami i prawdziwymi głosami trochę ewoluował i finalnie jednak staramy się, mówimy o tym otwarcie, że to są aktorzy, ale jednak w warstwie dźwiękowej próbuję ukryć to, że tam są aktorzy, i zamarkować to i po prostu wręcz czasami degradować to nagranie studyjne,
co by się zresztą nie udało, na pewno tylko z Piotra, który był odpowiedzialny za zgranie i razem finalnie potem pracowaliśmy, żeby te nagrania jak najbardziej upodobnić do takich nagrań, które były naprawdę realizowane przez AG i Bartka gdzieś tam na ulicy, w biurze, gdzieś po prostu złapaliście tych rozmówców. Więc żeby słuchacz, który będzie potem odsłuchiwał tego serialu, nie został nagle wybity w pewnym momencie, że nagle usłyszy, że moment, coś tutaj jest zupełnie inaczej i cały klimat po prostu legnie w gruzach. Mhm. A coś nowego względem twojej pracy przy tym poprzednim serialu się pojawiło tutaj? Jeśli chodzi o takie twoje zadania? To znaczy, to była w ogóle zupełnie odmienna konwencja, ponieważ Lodowa Przełęcz była realizowana dosłownie jak film, tylko nie było kamery. Tam byli aktorzy ubrani w stroje z epoki i te sceny były naprawdę realizowane. Jak była scena w górach na szlaku, to oni poszli z mikrofonami, z aktorami na szlak w góry. My realizowaliśmy to studyjnie, więc cały dźwięk trzeba było wykreować od zera w postprodukcji. Na tam już mieli większość nagranych planów. No, myślę, że u nas nie dało się tego inaczej zrobić. Szczególnie, że właśnie mamy i wietnamskie głosy z drugiego końca świata i ekspertów, którzy się gdzieś wypowiadają to wszystko i scenariusz do samego końca żył. To też czas. Myślę, że w pewnym momencie był wyzwaniem i to, że jeszcze ta sprawa się toczyła, więc i scenariusz cały czas żył. Czyli najdalej pojawia się do Berlina, tak? Bo... Tak. Pojawia się ten moment, okay. Ale Bartek, jakieś wyzwania tutaj? No nie, no wyzwanie było w ogóle napisanie tego, bo właśnie to trzeba było zupełnie inaczej napisać niż reportaż taki klasyczny, gazetowy. Uczyliście się tego w Polskiej Szkole Reportażu? W ogóle nie. No w ogóle to nie był temat, nie? Ja w szkole byłem 6 lat temu, no to wtedy w ogóle nie było nawet, no teraz jest. Znaczy nie wiem, czy są zajęcia w szkole, ale powinny być. Ale teraz to się gdzieś pojawia na radarze, wtedy w ogóle nikt o tym nie myślał, więc nikt mnie tego nie uczył, więc ja musiałem się... Znaczy razem byśmy nad tym pracowali, wysłałem jedną wersję. Nagrywaliśmy jakieś tam próbne głosy, Aga czytała, wychodziło jak to przesłuchaliśmy, że to nie gra, no to trzeba było przepisać. Tych wersji naprawdę jest tam już 80, czy tam, no nie wiem, bardzo dużo. Potem są poprawki, poprawy, potem Piotrek coś pomontował i się okazało, że to też nie gra, no to trzeba... Więc to bardzo jakby kompletnie trzeba inaczej napisać taki scenariusz niż reportaż prasowy. Nie? To muszą być jednak dialogi, to musi być przeplecione, to musi być krótsze i trzeba to opowiedzieć scenkami, a nie takim tekstem. No i chyba takim wyzwaniem była treść, którą mieliśmy tylko z akt i którą musieliśmy właśnie przetransportować do reportażu. No tak, no bo jak udało nam się dorwać bohatera, no to potem odtworzyliśmy jego głos. W sensie jego sposób wypowiadania się, bo znam, dlatego na przykład właśnie monolog taksówkarza z Łodzi jest, brzmi super, bo naprawdę się z nim spotkaliśmy, on to opowiedział i gra go aktor, ale jakby zresztą świetnie go gra i odtwarza. Tak, no ja myślałabym, że to on jednak. I to było bardzo super zagrane. Natomiast mamy też takich bohaterów, którzy po prostu się nie zgodzili z nami porozmawiać. No i ich wypowiedzi musieliśmy odtwarzać z akt. A z akt sądowych, to może Państwo nie czytali, to jest napisane tam, jak policjanci to spisują, czy w tym wypadku strażnicy granicznej, to no nikt tak nie mówi na świecie, jak to jest napisane w tych protokołach policyjnych. Więc to trzeba było jakby przełożyć, ale też ponieważ nie chcieliśmy nic wymyślać, no to trzeba je było trochę przeredagować, ale zostawić jakby treść, która jest. I to faktycznie było trudne. Nie tym aktom na... I mieliśmy też zeznania Wietnamczyków. Mieliśmy też rozmowę z Wietnamczykiem, którą... ale to jest rozmowa zapośredniczona, no bo oni mówili w swoim języku. My czytaliśmy zeznanie już przetłumaczone, albo jak ja rozmawiałem z Wietnamczykiem, który w naszym podcaście otrzymał imię Van, no to ja z Vanem też rozmawiałem za pośrednictwem tłumacza, więc to też jakby nie był... To też nie było żywe takie, nie? W sensie jakby no ludzie też tak nie mówią, jak myśmy to ten, więc to trzeba było jakby ożywić. A w waszym serialu pojawia się też wiele wypowiedzi funkcjonariuszy, czy policji, czy straży granicznej, prokuratura. To są autentyczne wypowiedzi? Znaczy to oni? Może tak? Czy aktorzy to są. Znaczy prokurator jest rzecznikiem, no to jest prawdziwy rzecznik prokuratury w Poznaniu. A strażnicy to są aktorzy, nie? Bo oni... No ale są też nie, strażniczki. Ale są też, no tak, mamy jeszcze strażniczki. Bo ja mam wrażenie, że oni się tak zaangażują, bo jakby jest faktycznie tych głosów dużo i tego materiału jest... No generalnie ktoś jest z imienia i nazwiska, to jest prawdziwa osoba, a jak jest
nie ma imienia, albo ma samo imię, albo jest po prostu znajomy ze Straży Granicznej, to jest aktor. Nie? No to mnie cieszy, że nie mogłaś odróżnić, no, to, to chodziło. Chociaż jestem ciekaw, czy też potwierdzić to przy tych tylu poprawkach, czy już troszeczkę ci myślenie wysiadało, bo ja pracując nad tym dzień w dzień po ileś godzin, po prostu takie myślenie kreatywne i wymyślanie, jak to udźwiękowić, to, to już nie, nie byłem w stanie czasami w ogóle ugrać tego dźwiękowo. Nie? No nie, ale to tak. Właśnie jak ja już skończyłem najcięższą robotę, to wtedy ty zacząłeś swoją najcięższą. Więc jak ty mi wysyłałeś odcinki, to ja już słuchałem, że ty jechałem samochodem. Byłem na wakacjach w Rumunii, to mi się tego miło słuchało i ci wysyłałem poprawki. Tak, to jest taki średnio miły temat tak w ogóle, jeśli chodzi o... No, no nie, to będzie z materiału, ale przyjemnie. Ja mówię po prostu o tym, że już w pewnym momencie to jest to właśnie takie wyzwanie, którym się na końcu mierzyłem, że nie byłem w stanie podjąć decyzji, czy taka muzyka jest ok, czy powinna być inna, czy taki dźwięk samochodu, czy inny. I generalnie pani Patrycja z pierwszego rzędu spędziła też kilka godzin ze mną, po prostu wspierając po prostu mnie w takich decyzjach, bo to jednak pracując z bazą dźwiękową, gdzie mam do wyboru 100 silników samochodów, teraz wybrać ten jeden, który akurat będzie pasował, po iluś tam godzinach pracy staje się trudnym zadaniem. Czy mają Państwo może jakieś pytania a propos właśnie pracy nad, nad serialem? Bo porozmawiamy sobie jeszcze o temacie za chwilę, ale może tak na bieżąco. Tak, ja mam. Do Bartka dwa pytania. Czy pracowałeś z tłumaczem na żywo? W sensie umawiałeś się z tłumaczem, że jedziemy się spotkać z bohaterem wietnamskim? Tak. I tłumaczenie było na żywo, czy... No nie wiem, nagrywałeś na Zooma i dopiero potem... Znaczy jechaliśmy na żywo porozmawiać i nagrywałem na Zooma telefonu. Okay, no potem ją spisywaliśmy i... Ilu bohaterów się zgodziło na to, żeby być nagrywanym do, na dyktafon? To znaczy, ilu nagrywałeś tak otwarcie, a nie wiem, może gdzieś tam z ukrycia, tak żeby później odtworzyć te... Nie, z Przyczajki chyba nikogo nie nagrywałem. W tym projekcie, nie mówię, ale to chyba wszyscy wiedzieli, że są nagrywani, a przynajmniej się mogli domyślać. No Van, czyli ten Wietnamczyk, jeden przymocany, no jakby no, to była otwarta sytuacja. Nie siedzieliśmy, dyktafon leżał na stole, on jakby czaił. Jest jeszcze jeden wietnamski bohater, którym nie będę mówił, bo państwo zaspoileruję, to sobie państwo dosłuchają, mam nadzieję. No ale to też żeśmy się w ogóle, on też, no jakby spotkaliśmy się razem, nie? Zagą pojechaliśmy i go nagraliśmy, więc on też wiedział. No a pozostali to byli właśnie, no to miałem to nagrane na Zoomie, no ale to nie była jakoś emisyjna, bo zakładałem, że ona nie będzie jakby emitowana, nie? Tylko to było dla mnie, żebyśmy to spisali, potem wiedziałem, że to będziemy odtwarzać, nie? A te dźwięki z Berlina, z tej... Z Berlina to są naprawdę autentyczne, tak? Tak, to jest, są autentyczne dźwięki z tej hali, nie? Po prostu tam chodziłem z Zoomem i nagrywałem, nie? No tak się właśnie zastanawiałem, czy to Piotrka robota już po prostu... Nie. Znaczy on to jakby ten... No tak, ale... dało się uratować. Okej, okay, no rozumiem, że tutaj Zoom służył tylko do tego, żeby odtwarzać słowa, a niekoniecznie dźwiękowo jakoś tam. Tak. Oprócz tego Berlina, nie? No, ale tak to faktycznie z Zoomem żeśmy nie nagrywali. Jeszcze jakieś pytanie mamy? No dobra, to chciałabym, żebyśmy przeszli może do drugiej części. Czyli po prostu porozmawiali też o samej treści serialu i myślę, że ważne, to się pojawia oczywiście w pierwszym lub drugim odcinku, zaraz na początku, no po prostu jakby historia i opis tej sytuacji, jaka jest w Wietnamie, czemu w ogóle ludzie decydują się na to, żeby ten kraj opuścić, więc może jakbyście mogli nakreślić trochę tę sytuację, no bo właściwie no, to jest punkt wyjścia tak, dla całej opowieści. No myśmy próbowali trochę właśnie tak się, zaczęliśmy pracę w takim dosyć srogim lockdownie, więc nawet gdybyśmy mieli taki budżet, to byśmy nie polecieli do Wietnamu. Więc musieliśmy sobie trochę odtworzyć ten Wietnam, stąd tam się pojawia Damian Glukowski z Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Andrzej Meller Reporter, którzy nam po prostu opowiedzieli o Wietnamie, bo tam wielokrotnie byli, znają dobrze to miejsce i spróbowali nam nakreślić z takiej społeczno-politycznej strony, czemu ludzie stamtąd wyjeżdżają, jaka jest sytuacja gospodarczo-polityczna. I no, stwierdziliśmy, że to damy do pierwszego odcinka i faktycznie uważam, że to dobrze zagrało, chociaż to jest jakby obok głównej historii. Nie? Tak, ale myślę, że ważne jest to, żeby chociaż trochę tutaj opowiedzieć o przyczynach. Najważniejsza przyczyna jest taka, że Wietnam to jest po prostu bardzo biedny kraj, a przynajmniej bardzo rozwarstwiony, bo nam nasi właśnie rozmówcy mówili, że on się bardzo zmienia na
przestrzeni lat, że jak tam się jeździ, to widać, że te miasta się bardzo rozwijają, prowincja niekoniecznie, no ale że generalnie różnica między bogatymi a biednymi jest bardzo duża. Plus ogromna korupcja, taka codzienna korupcja, którą jakby my pamiętam jeszcze, mamy takie mgliste wspomnienia z początku lat 90., prawda? Że każdemu trzeba, nie, lekarzowi za prawo jazdy, policjantowi, każdemu trzeba dać w łapę, urzędnikowi, no to tam nadal trzeba za wszystko dać w łapę, żeby najprostszą rzecz załatwić w urzędzie, trzeba z kasą przyjść. Żeby jakikolwiek sukces osiągnąć zawodowy w prawie w wielu branżach, no to więc jakby. No plus są represje polityczne, ale myśmy akurat nie mieli, nasi bohaterowie, którzy byli bardzo młodzi, no to nie, oni nie byli represjonowani politycznie, ale jest też migracja ludzi, którzy gdzieś tam, no, nie wiem czy działali w opozycji, bo to zresztą tam chyba nikt nie działa w opozycji, no ale jakby nie byli nie w smak władzy, no to tacy ludzie również emigrują z Wietnamu. No to była, zdaje się, ważna część tej migracji wietnamskiej, ale w przeszłości, w latach 90., prawda? Dzisiaj to są raczej młodzi ludzie, którzy po prostu nie widzą dla siebie przyszłości w tym kraju. Tak, no i tym ludziom obiecywane są różne rzeczy i później mają do spłacenia ten wietnamski dług, więc może sam tytuł też rozszyfrujecie, bo fajnie go wyjaśniacie w serialu, po prostu jakby mówicie, czym ten dług jest, jakie to jest poczucie po prostu dla osób, które decydują się z Wietnamu wyjechać, więc może ten wątek jeszcze poruszmy. Chcieliśmy dać dług do tytułu, bo na tym cały czas opierała się nasza historia, że ci ludzie uciekają z Wietnamu i oczywiście ten dług może finansowo wynosić, nie wiem, 10 czy 15 tysięcy dolarów, ale tak naprawdę jest to tylko liczba i tylko jedna składowa długu. Najwięcej tych opowieści dotyczyło długu, który ktoś jakby czuje cały czas oddech na plecach, że ten dług może wzrastać, tak? Bo są jakieś chore warunki, że za każdy dzień podróży to płacisz jeszcze tam, nie wiem, 200 dolarów, wymyślam teraz, ale coś takiego, co ogranicza i sprawia, że człowiek czuje się zniewolony, nie tylko finansowo, ale też jest zależny od tych ludzi, którzy pozwolili mu podróżować, ale tak naprawdę potem jest tylko do dyspozycji, no i co tu mówić, no tak właściwie używaliśmy tego słowa, jest trochę niewolnikiem, tak? Nie chcieliśmy za dużo tego słowa używać, bo jest bardzo mocne i moim zdaniem trzeba go rozważnie używać, ale dochodziliśmy do wniosku, że tak poniekąd jest. A tam fajnie wyjaśnia to za straty, czyli tak, trochę ona właśnie mówi o tym, że w Wietnamie praca jest bardzo cenna i w momencie, kiedy oni płacą ileś tam, bo to są bardzo różne kwoty, żeby ktoś ich przywiózł do Europy i potem muszą to odpracować, to oni czują jakąś taką wewnętrzną, no po prostu coś im każe odpracowywać to i ta świadomość długu, który oni muszą odpracować, który zresztą jest tak naliczany, że niemal je tylko rośnie potem, no to, ale to jest to, co ich trzyma, że mówimy o tym, że tak naprawdę nikt ich tam nie trzyma przykutych do ścian na łańcuchu. Tak, no i pokazujecie w kilku miejscach też jakby takie cechy charakterystyczne Wietnamczyków jako nacji, tak? Bardzo ułożonych, poukładanych, nie robiących problemów w wszelkich transportach też ludzi, tak? Tacy, którzy się w żaden sposób nie wyróżniają, też jakby można tam łatwo dosyć grać wiekiem w ich przypadku, tak? Ponieważ jakby trudno jest tam rozróżnić, czy oni faktycznie są tacy młodziutcy, czy to są już dorośli ludzie, ale nadal o takich łagodnych rysach i jakby trudno jest właśnie ten ich wiek oszacować. Także no myślę, że jakby pokazujecie, dlaczego właśnie ten proceder wietnamski miał miejsce, tak? Bo na pewno nie jest to jedyny, ależ ta skala jakby nie jest tutaj tak naprawdę. No i ma uzasadnienie, tak? Też właśnie w tych ich zachowaniach, w tym właśnie takim bezproblemowym poczuciu. No po prostu właśnie zachowywanie się. Tak, ja pamiętam, jak na studiach w Hiszpanii mieliśmy taki międzynarodowy kurs hiszpańskiego. Był tam jeden chłopak z Wietnamu i to był chyba najbardziej sumienny właśnie student, który dodatkowo, nawet jak był bardzo rozemocjonowany, jak rozmawialiśmy na bardzo różne tematy, to on właśnie siedział zawsze bardzo wyprostowany, miał złożone ręce i powiedział, że jakby on z tym walczy, jakby próbuje to przełamać jakoś, ale jego od najmłodszych lat uczyli właśnie takiej powściągliwości, tego, żeby po prostu nie okazywać w żaden sposób emocji, że ten spokój jest i ta równowaga są właśnie kluczowe i no bardzo, bardzo wyraźnie to u was wybrzmiewa, że właśnie no to był też taki trochę łatwy cel. No i jeszcze jeden ciekawy fragment a propos tego, co powiedziałaś, zachowania. Jeden z naszych informatorów,
który opowiada, jak ten proceder już od lat wygląda na granicy. Ten fragment jakoś mocno mi utkwił w głowie, że Wietnamczycy, nawet jak przychodzili nielegalnie przez tą granicę, to zawsze i tak byli schludni, ubrani. Jakiś taki fragment jest, że mieli koszule zawsze wyprasowane. Szczoteczki zapakowane, tak. Tak, że to z jednej strony, że nawet w takiej no, krytycznej sytuacji w ten sposób cały czas chcieli mieć taki szacunek do siebie i tą higienę zachowywać. No i sam fakt, to o czym jeszcze Piotrek wspomniał, że praca dla nich jest niesamowitą wartością samą w sobie i wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że chcą być, wykonać swoją pracę naprawdę w 100% i zawsze być na maksa zaangażowani. W sensie dla nich, jeżeli mają pracować 12 godzin, to pracują 12 godzin i nie pytają trzecią przerwę, czy coś takiego. No, jakiś taki kult pracy, szczególnie właśnie pani Irena Dawidowicz nam o tym opowiadała, że to jest ich... I tego się nie dyskutuje z kimś, kto im tę pracę daje. A też takie historie i w gospodarce w Wietnamie, i takie wstawki o tych szoteczkach do zębów trochę zdejmują napięcia i emocji, które żeby, trochę dają oddechu w trakcie słuchania tego, żeby nie być cały czas przytłoczonym tą całą sprawą, no, która jest smutna. Tak, bo może opowiedzmy też trochę o tych warunkach transportu, tak? I no, jak to się odbywa, w jakich przestrzeniach czasem te osoby przejeżdżają, tak? Bo mamy ten bus, w którym doszło do wypadku, ale to są też przewozy w bagażniku, w miejscu, nie wiem, na zapasowe koło. Też bardzo często ta podróż jest zakupiona gwałtami na kobietach chociażby, tak? Jakby to są bardzo traumogenne. No, budzą traumę. Jak? Traumatyczne. Chodzi mi o to, że one generują też traumę, że po prostu no, to są graniczne doświadczenia, tak? I po prostu no, jakby wskazują właśnie rozmówcy też na to, że te zachowania podczas opowiadania też tych historii albo tego właśnie, czego nie powiedzieli, tak? Bo nawet się bali albo o siebie, albo o swojej rodziny, to że po prostu to się wiąże z no, bardzo trudną przygodą, w cudzysłowie bardzo, jaką oni po prostu przeszli tymi doświadczeniami. Więc może, żeby po prostu nie opowiedzieć wszystkiego, no taką przykładową podróż tutaj zdradzimy publiczności. No, najważniejszy, znaczy najprostszy jest odcinek z Wietnamu do Rosji prawie zawsze. I to w naszej historii wszyscy podróżowali do Rosji i też ja już po tym teraz sobie naczytuję akta innych spraw, ale jakby podobnych, które się toczyły w sądzie w Warszawie, gdzie po prostu inne grupy przestępcze, ale jakby działające w ten sam sposób. Czy berlińska sprawa, która jest odpryskiem tej naszej, no to tam zawsze są podróże przez Rosję. Dlaczego? Bo po prostu z Wietnamu do Rosji jest łatwo wyjechać. Znaczy, trzeba mieć paszport, co jest tam, trochę trzeba dać w łapę i dostać wizę rosyjską, co też trzeba pewno dać w łapę, ale jakby to jest do zrobienia. No i potem sztuka zaczyna się, więc to zazwyczaj są podróże samolotem, choć mamy też bohatera, który pokonał przez Chiny statkiem. To też było dosyć traumatyczne pod pokładem. Problem jest, zaczyna się wtedy, kiedy dla przemytników, kiedy trzeba przetransportować Wietnamczyków z Rosji do Unii. No i tu się zaczynają historie o magazynach, w których oni są trzymani, też wykorzystywani w Rosji do pracy na budowie albo dziewczyny do pracy seksualnej. Potem jakieś transporty właśnie pod plandeką, w busie, w ciężarówce, opuszczone domy gdzieś przy granicy, tak nasi rozmówcy wnioskują, czy Wietnamczycy przemycani, że to musiało być gdzieś przy granicy. Sama granica jest też prawie zawsze, właściwie zawsze z tych, co ja słyszałem historii, pokonywana pieszo, tak? Czyli to jest granica, a potem busy z kolei z polskimi kierowcami się pojawiają na granicy rosyjsko-łotewskiej, białorusko-litewskiej, białorusko-polskiej. Kiedyś Wietnamczycy szli przez Bieszczady, ale odkąd trwa wojna w Donbasie, to ten szlak, słyszałem, że teraz gdzieś tam odżywa, ale generalnie nie jest to już tak popularny szlak jak kiedyś, więc po prostu przemytnicy się znaleźli na około. No i potem już po polskiej stronie to jest podróż w busie do Warszawy, do Wólki Kosowskiej, czyli centrum handlowego, czy w okolice Wólki gdzieś tam, czy w okolice te warszawskie, gdzie się skupia mniejszość wietnamska. I tam już są, w naszej historii Wietnamczycy mówili, że te polskie warunki były dużo lepsze niż rosyjskie, tak? Bo to już są mieszkania, może zatłoczone, ale jednak
przynajmniej nasi bohaterowie mówili, że to są lepsze warunki niż rosyjskie, czyli jakieś magazyny czy opuszczone domy. No i na każdym z tych etapów jakby jesteś zdany na łaskę przemytników. I jak masz szczęście albo odpowiednio dużo zapłaciłeś, no to cię nic nie spotka złego, jesteś po prostu migrantem. A ofiarą handlu ludźmi stajesz się wtedy, kiedy cię coś spotka złego, kiedy jesteś pobity, więziony. No paszport to akurat tam wszystkim zabierają, ale kiedy jesteś zmuszony do pracy na budowie, to też był częsty motyw, że cię zmuszają do pracy na budowie. Właśnie, może zdementujmy trochę to pojęcie handlu ludźmi, bo też prostujecie go w serialu, tak? Bo mamy takie trochę filmowe chyba rozumienie tego hasła, prawda? Że właśnie wydaje nam się, że no, to się pojawia też u was, że to są mężczyźni prowadzący samochody w kominiarkach i tak dalej, że jakby to jest wszystko takie bardzo zwizualizowana, że no, ten handel ludzi jest tak naprawdę dużo taką prostszą rzeczą, tak? Że jakby to wcale nie musi dochodzić do takich spektakularnych filmowych scen, tak? To właśnie co uważa, że jakikolwiek przymus tak naprawdę, tak? Tej pracy już można tego zakwalifikować. Z jednej strony prostsze, bo nie trzeba rzeczywiście takich akcji wykonywać, jak te wspomniane przez ciebie kominiarki, ale z drugiej strony, jak byliśmy na wizycie przy zachodniej granicy, przy straży granicznej i tam jedna pani jest właśnie ekspertką od handlu ludźmi, tłumaczyła nam, że bardzo wiele przesłanek z bardzo różnych kategorii musi być spełnionych, żeby osoba została traktowana, zaliczona jako ofiara handlu ludźmi. I to są różnego rodzaju przesłanki. No oczywiście musi być, ja teraz wszystkich nie przytoczę, no, ale ten przymus jest rzeczywiście jedną z nich największą, ale to, o czym zaczęliśmy wspomnieliśmy w naszym audioserialu, to fakt, że bardzo często te śledztwa są w dziwny sposób prowadzone, bo na przykład zadaje się osobie pytanie, czy czuje się ofiarą handlu ludźmi. No, żeby wiedzieć, czy się czujemy, to każdy z nas musiałby znać definicję, a tak jak wspomniałam na początku, jest to bardzo skomplikowana definicja tego handlu ludźmi. No i tutaj jednak zrobię mały spoiler, bo on jest jakoś tam dla mnie poruszający, a myślę, że Państwo nie popsuje tak za bardzo historii, no bo mamy teraz właśnie wyrok drugiej instancji, on właśnie pokazuje to. Bohaterowie nasi, których Państwo tam w serialu poznają, oni dostali 2 lata więzienia bezwzględnego. Tam główny sprawca dostał 2,8 miesięcy, a to jest, bo udowodniono im przewóz osób i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale spadły zarzuty za handel ludźmi właśnie, bo tak to by dostali 4,5 roku, 5 lat, a dostali dużo mniej, bo sąd, nie znam uzasadnienia, bo jeszcze nie ma pisanego uzasadnienia, ale sąd stwierdził najwidoczniej, że nie ma przesłanek, rozumiecie Państwo, wieźli w busach, byli w tych mieszkaniach, przebywali. Wiemy na pewno, że byli bici po drodze, więzieni i ten. Zabrali im paszporty. Polski sąd doszedł do wniosku, że nie da się wystarczająco dowodzić, że byli ofiarami handlu ludźmi. I goście, którzy ich tam wozili, pójdą na 2 lata, już część odsiedzieli. Wyjdą wcześniej, więc jak jeszcze z rok posiedzą, to jest wszystko. Więc jakby nas o tym ostrzegali nasi rozmówcy, że ciężko jest dowodzić handel ludźmi. I ta historia, epilog do niej, który się nie znajduje w podcaście, pokazuje, że jest bardzo trudno, bardzo trudno. Prawie jest to w Polsce niemożliwe, nie? Ja w ogóle jestem wkurwiony, bo powiem Państwu, ci kierowcy, których my opowiadamy, czy ci kierowcy, którzy wpadają, to nie, oni jeżdżą masowo. Jak cię złapią, że przewozisz ludzi przez granicę nielegalnie, to dostaniesz 0,5 roku w zawiasach. W zawiasach. Co to jest 0,5 roku w zawiasach? To oni jeżdżą. Jak oni mają 2000 za kurs, to oni w miesiącu wyciągną 8-10 koła, warszawski taksówkarz wyciągnie, jakie to są pieniądze. Więc on jeździ, złapią go raz, złapią go drugi raz, tych naszych złapali w końcu i wiecie Państwo, i on nawet niech na te 2 lata pójdzie, to on co się najeździ przez 0,5 roku, to do końca życia się ustawi. Chodzi mi o to, że... Dobrze, że się tak rozumiem, ale my tu robimy pokazówkę na granicy, że my walczymy z nielegalną migracją. Chciałbym do kamery jakby zaapelować do pana ministra Błaszczaka i pana ministra Kamińskiego. Wy nie walczycie z nielegalną migracją, wy robicie pokazówkę na granicy. Pokazówkę. Bo jakbyśmy naprawdę chcieli ograniczyć przemyt ludzi, to byśmy na przykład się za to wzięli. No. Żeby karą za złapanie przewoźników nie było 0,5 roku w zawiasach, tak? Albo byśmy ułatwilibyśmy przepisy związane z udowodnieniem handlu ludźmi. Albo byśmy wzmocnili inspekcję pracy, która jak znajduje Wietnamczyka, który haruje po 14 godzin,
to nie jest w stanie mu udowodnić, bo inspekcja pracy w Polsce przez 2 lata nie znalazła żadnej ofiary handlu ludźmi. Cud, prawda? Przypuszczam, że jakby weszli do drugiego salonu z paznokciami, to by znaleźli 7 ofiar handlu ludźmi, no, ale jakoś nie byli w stanie tego udowodnić. Więc jakby nie opowiadajmy bajek, że my walczymy z nielegalną migracją na granicy, bo 3000 osób zatrzymamy, jak tu dziesiątki tysięcy przechodzą co roku, nie znamy nawet skali i oni spokojnie tu przyjeżdżają, więc jakby przestańmy się okłamywać, tak? Nielegalna migracja była, jest i będzie, przemyt ludzi ma się w Polsce najlepsze, bo bardzo ciężko jest go udowodnić. Koniec mojego orędzia. No, może powiedzmy jeszcze o tym, że w Polsce są tylko 2 organizacje, tak? Które pomagają osobom, które tak. Jakby dostały się, są ofiarami handlu ludźmi, zostały w naszym kraju i przyrównujecie to z sytuacją w Niemczech, w Stanach, nie pamiętam już tych statystyk, ale no zdecydowanie w Polsce są tylko 2 te organizacje, tak? Które starają się pomóc tym ludziom. Otrzymują astronomiczną kwotę 1 200 000 zł. Na tyle jak państwo polskie przeznacza na walkę z handlem ludźmi, nie? 1 000 000 zł. No to ja skorzystam z tego, że jesteś... Budżet Łodzi to jest 3 miliony. I spytam o to, po co ten reportaż zrobiliście. Czy jakby w takich celach komercyjnych, nie chodzi mi o to, jakby, czy wy na nim zarobicie, tylko czy w ogóle, jakby to ma być historia, której dobrze się słucha, czy jest jakaś szansa na to, że jednak taki interwencyjny aspekt będzie tutaj podniesiony, albo chociaż informacyjny, tak? No bo jakby sama świadomość, budowanie tej świadomości edukacji to już dużo, jak sądzicie? Nie no, informacyjny to na pewno, natomiast informacyjny to chcemy, żeby ludzie jakby wiedzieli o tym procederze, żeby o nim mówić. Też mamy nadzieję, że jak La Strada przesłucha, to będzie zadowolona i to jakoś wpłynie na poprawę świadomości społecznej, że niewolnicy są wśród nas i Wietnamczycy i inne nacje są, i Ukraińcy, Białorusini, i Polacy są wykorzystywani wszędzie wokół nas, to się dzieje. Nie udawajmy, że nie. Ale nie, no to oczywiście niczego nie zmieni, bo jakby... No nic się nie zmienia. Więc to chcemy, że ja jestem już taki w fazie... Nie, no tym bardziej, że rzeczywiście my skończyliśmy pracę mniej więcej gdzieś tam sierpień, wrzesień. No i cała ta sprawa była z Afganistanem kilka tygodni temu. Wszystko to, co się wydarzyło na naszej wschodniej granicy. I tak no, bardzo gorzko stwierdziliśmy, że niezły mamy timing z tym, z premierą naszego audioreportażu. Bo cały czas się to dzieje, teraz oczywiście w zupełnie innej formie i jakaś tam jest zupełnie nowa sprawa z osobami, które teraz są na granicy i nie są przypuszczane. Ale to tym bardziej wskazuje na fakt, że cały czas się to dzieje. Ja w to nie mogę uwierzyć, tak jak zaczynaliśmy naszą rozmowę i mówiliśmy, jakie tam tematy chcieliśmy wybrać, że współczesne niewolnictwo jest 2021, my cały czas się zderzamy z tym tematem. Polska jest krajem tranzytowym, tych przejazdów jest no, kilkadziesiąt dziennie, no, ciężko nam powiedzieć konkretną liczbę, ale z tego, co się dowiadywaliśmy, to się dzieje cały czas i jest to coś nie do wyobrażenia dla mnie. To ja oddaję głos państwu, chyba że coś jeszcze chcielibyście dodać. Znaczy, jestem trochę w szoku, że nie było wcześniej takich tekstów, jakby, że to nie jest taki temat znany, bo naprawdę wielu ludziom wydaje się, że ci ludzie przyjechali na tą granicę sami z siebie. Jednak ciągle w Polsce jest taka świadomość, nie? Więc nie wiem, jak to z waszej strony wygląda, jakby, czy tych tekstów jest więcej, jakby, czy ja śledzę akurat może bardziej książki reporterskie, może nie czytam reportaży tak na co dzień gazetowych, ale w ogóle czy to jest temat jakby, jakiś, który jest obecny, jakby, jeśli chodzi o takie dziennikarstwo śledcze już, no bo wykonaliście tutaj, znaczy ty głównie chyba pisarsko wykonałaś jakąś pracę też dziennikarstwa śledczego, czy w ogóle jest o tym, bo jakby mi tego jakby przy rozmowie teraz o tej sytuacji na granicy, bo ja dosłownie usłyszałam jakieś takie strzępki od osoby, która akurat była, nie wiem, była jakieś jeszcze we wrześniu w grupie Granica i ona była przy granicy, że fakt, że nie ma blokad, już powiem tak wprost, organizacji nacjonalistycznych różnych, właśnie teraz tych protestów marszów troski, jakby protestów wokół tej sprawy, wynika z faktu, że te organizacje często są zaangażowane właśnie w ten handel ludźmi, po prostu.
I dlatego jakby jest trochę, jakby z tamtej strony jest trochę cisza, taką informację, ale nie mam na to potwierdzenia. To była jedna osoba, która przez jakiś czas była zaangażowana właśnie, jest pewnie ciągle zaangażowana w działanie Grupy Granica, ale jakby no nie, gdzie mogę o tym przeczytać, nie? Jakby takie mam pytanie, bo nie pojadę tam, no nie jestem w stanie jakby psychicznie jakby się zaangażować, ale jakby no jest to ogromny temat, nie? Że to jest... To jest dla mnie ciągle jakieś takie zaskoczenie, że rzeczywiście jest taka świadomość, że ci ludzie po prostu tam sami z siebie przyjeżdżają, jakby, no nie wiem, też to dla mnie jest bardzo emocjonujące. Tak, że chcą przeżyć przygodę. Nie, znaczy w takim sensie, że oni sobie sami to organizują, jakby, że polska strona nie ma nic do tego. Oni tutaj tak napierają na tą naszą granicę, a tutaj Polacy jakby nie mają z tym nic wspólnego, jakby, bo rzeczywiście jakby te trasy były, to jakby to się odbywało, jakby, no, jakby nie ma tej świadomości społecznej kompletnie, jakby rzeczywiście konkretne organizacje, konkretne grupy przestępcze, które też jakoś są politycznie pewnie uwikłane, można pewnie jakby jakieś tam, nie wiem, teraz się domyślam, no nie jestem reporterką, też jakby pokazać te po prostu konkretne kontakty pewnie, no już. Które gdzieś tam sięgają pewnie no, po jakiś posłów, nie? Już nie będę mówiła, której frakcji. Więc to by była jakaś taka rzecz do zrobienia teraz, bo to jest straszne. Nie wiem, ale też jakoś taki miałam emocjonalny wybuch. Jeśli chodzi o nasz temat, no to nasi rozmówcy a propos tej sytuacji w Wietnamu podkreślali, że no, nigdzie nie ma na to dowodu, ale że rząd wietnamski wspiera tak naprawdę to, żeby ludzie wyjeżdżali. My nie chcieliśmy wchodzić w ten temat, bo właśnie my już nie mieliśmy stricte ani dowodu, ani czasu, żeby ten wątek tam rozwinąć, ale sporo naszych rozmówców o tym powiedziało, że... Że im się to opłaca po prostu. Tak, że rząd wietnamski wspiera tak naprawdę to, żeby jego obywatele zostawali niewolnikami. No, jeśli chodzi o, my tam cytujemy w jednym materiale, jest kilka prasowych reportaży było akurat o wietnamskiej pracy niewolniczej, tam jeden cytujemy. Był w tym roku reportaż superwizjera TVN-u o, on akurat nie było stricte o pracy, tylko bardziej o mafii VAT-owskiej w Wólce Kosowskiej, ale o tej zorganizowanej przestępczości wietnamskiej, której elementem jest właśnie handel ludźmi. Ale nie, no, czy wydaje mi się, no, Ludmiła Ananikowa dużo pisze z Wyborczej, ona się bardzo zajmuje handel ludźmi bardziej ze wschodu, Białorusinami, Ukraińcami wykorzystywanymi w Polsce. Ja trafiłem na sprawę, nigdzie jej nie opisałem, ale też ją może gdzieś wykorzystam, z Krakowa, to Kibole się zajmowali z kolei przemytem, a oni nie Wietnamczyków, tylko właśnie z Bliskiego Wschodu, czyli jakby sobie na tym zarabiali. No ale temat jest wielki, trudny po prostu do udowodnienia, nie? Bo jakby, znaczy do udowodnienia łatwy, nie? Bo skala jest prosta. My tam cytujemy, znaczy skala jest wielka, my tam cytujemy kierowców warszawskich, którzy wprost opowiadają, że mieli takie propozycje. Więc to się jakby cały czas dzieje, nie? To fajnie pani Irena właśnie z Astrady powiedziała, że odpowiadając na pani pytanie, czemu to jakby nie jest takie super ważne w Polsce? No bo jakby jest porządek serca chrześcijańskiego. Znaczy, że jakby tematy jakiegoś, że ktoś ma gorzej od nas, jeśli jakby nas, im dalej jest ktoś od nas, to nas nie interesuje. I ona stawia tezę, pani Irena, która się pół życia zajmuje handlem ludźmi, że Ukraińcy już są trochę jakby za naszą granicą wrażliwości, już nas trochę mało obchodzi, jak Ukraińcy są wykorzystywani, są powszechnie wykorzystywani w Polsce. A Wietnamczycy są tak obcy naszej kulturze, że nas w ogóle nie obchodzą. Więc jakby nie chcemy o tym czytać, nie, jakby ten nagłówek nie przykuje uwagi i dlatego... Czyli to jest też powód tego, że tym wypadkiem pod Poznaniem się nikt w Polsce nie zajął, tak? Nie było żadnego newsu nigdzie. No myślę, że tak. To jest... Chciałem takie zadać pytanie, bo teraz... Media są zainteresowane tym, co się dzieje na wschodniej granicy, ale nie mogą tam uczestniczyć, a tutaj miały temat, o którym dopiero się dowiedzieliśmy od was. No.
No ale 3 tygodnie temu, jak już trwało... No tak, no teraz już są te wypadki. Teraz... No i łapiemy busy, nie? Tak, no i pytanie, tak. Co się... I moim zdaniem... Ale zmieniło się to, ciekaw... że jest ten szum i jest ta gra no i teraz... No ale kto jedzie za tym dalej? No nie wiem, bo to by trzeba za 2 lata, jak już... Ja myślę, że nikt za tym nie idzie. No właśnie. Taki... No taki news, że złapali na granicy. A przecież ten gość nie... To nie jest tak, że on stał na postoju taksówek, wyszli z lasu migranci, a no to chodźcie, to was przywiozę, nie? To jest organizowane, to są grupy przestępcze, które się specjalizują. Żeby pokazać. Tak, nie no, strażnicy graniczni opowiadają, że to oni od 20 lat z tym walczą. To nie jest nic nowego. To już w latach mniej więcej od 2000 roku się zaczęło jakby właśnie masowe sprowadzanie i do pracy w Polsce i teraz nawet popularni przez Polskę na zachód. No tak, ale to jest jakby... Nie no, mnie już właśnie bardzo ciekawi to, dlaczego wszystko na kim się tym interesował. Znaczy nie jest tak, że nikt się nie interesował. Nie, ale byli że to do takiego mainstreamu po prostu nie weszło, nie? No bo jeżeli ktoś tam jest bardzo zainteresowany tematem ogólnie i zna jakichś dziennikarzy i śledzi, no to chodzi mi o to, że taki szary człowiek, który ogląda wiadomości, czy tam, czy cokolwiek, po prostu nie miał nigdy newsów na temat... Czy bym się dowiedzieć, nie, z serialu Watacha, nie? Bo to, co ty powiedziałeś o tym VAT-cie, to też chyba było, bo nasz rząd rozpoczął walkę z VAT-em, więc oni wtedy zrobili materiał taki na pewno... Znaczy, ja powiem Państwu tak, że w ogóle moje doświadczenie jest takie, te tematy mnie strasznie interesują, a jakby... Ciężko jest się w mediach przebić w ogóle z tematem wykorzystywania w pracy, w ogóle, nawet jak ono dotyczy Polaków. Ja pisałem w marcu reportaż o pracy na budowie i o pracy operatorów dźwigów budowlanych, on się jakoś tam odbił, jak na temat o pracy nawet głośno, ale tak naprawdę, no jakby co grzeje teraz w mediach? No jak PiS przywali w Platformę, albo ktoś z Platformy przywali w PiS, to non stop, nie? Dla których ja piszę, no niestety, to jakby będzie zawsze wisiało wysoko, nie? Albo sondaż, że PiSowi spada. Albo że Platformie rośnie. I to są jakby tematy, którymi żyje Polska. A tematy już takie, moim zdaniem, bardzo ważne właśnie ze świata, bo to jest temat z pogranicza migracji i świata pracy, wykorzystywanie, tak, tutaj na miejscu, niewolnicza praca. A na Zachodzie jakoś bardziej to przeżywają, jakieś chyba mają większe wyrzuty sumienia. Ja przypominam, myśmy to mieli dać, no w końcu żeśmy to wycięli, ale już nawet nagraliśmy tą wersję. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, 2 lata temu była historia, gdzie 39 osób znaleźli w ciężarówce uduszonej w Wietnamczyku. 39 osób w Wielkiej Brytanii. Ja też właśnie się teraz do tygodnika powszechnego pisałem, bo tam trwa śledztwo właśnie w Belgii, znaczy już sprawa sądowa. I my nie wiemy, jak oni jechali, ale możemy przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że większość tych osób, które tam umarła, oni przyjechali przez Polskę, bo nie ma innego szlaku. Szlak z Wietnamu wjedzie przez, chyba że przylecieli, ale jeśli nie przylecieli, lądowym musieli jechać przez Polskę. No i to jest też na nas, na naszym sumieniu te 39 ofiar. No jakoś Anglicy są przerażeni, bo oni na ich terytorium, Belgowie się przejęli, bo oni tam te Niemcy, Francuzi, no u nas jakby. No przejechali to przejechali, nie nasz problem. Ja mam pytanie, czy uczyniłeś takie rozróżnienie na migrantów i na tych, którzy doświadczyli handlu ludźmi, w zależności ile tych znamion zostało spełnionych, przesłanek. Ale czy spotkaliście takich bohaterów, którzy stwierdzili, może nie w tych najbardziej drastycznych przypadkach, którzy stwierdzili po czasie jednak, że było warto, że jesteśmy na Zachodzie, wysyłamy, nie wiem, pieniądze rodzinie, no, że zostali jakoś tak sformatowani, nawet chociaż już nie mają na sobie długu, że stwierdzają, że powinni mieć jakąś wdzięczność, że jednak cała ta eskapada, to wszystko drastyczne, co ich spotkało, no to było warto po prostu. My nie spotkaliśmy takich bohaterów. Mhm. Nie mówię, że ich nie ma. Znaczy nie mam jakby... U nas... Pojawiają się takie głosy, że oni mówią, że nie czują się ofiarami handlu ludźmi, ale jednocześnie pytają, kiedy już mogą jechać dalej do tej pracy, więc to trochę może na to pytanie odpowiada, że oni nadal czują, że jednak to, co się wydarzyło, to się wydarzyło, że to jest jakaś scena, na którą oni jest po prostu jakieś tam ciche przyzwolenie i oni po prostu nadal czekają, aż dostaną w końcu tę pracę, nawet jeżeli to będzie te 12 godzin czy więcej.
No tak, no bo mamy też... I też mają świadomość, że tak naprawdę nie wrócą teraz do Wietnamu, bo nadal będzie ciążył na nich dług. Jak wrócą, no to jeszcze cała rodzina, mówiąc kolokwialnie, będzie obrażona, no bo się nie udało pojechać do zachodniej pięknej Europy. No więc chciał wyjechać, bo nie miał pracy, a wróci jeszcze, będzie miał dług. Także dla nich to jest po prostu już jedyna szansa tak naprawdę, więc odpowiadając na twoje pytanie, no jakby de facto tak, bo to ciężko jest... powiedzieć, no bo nikt się nie cieszy z tego, że jest ofiarą przemocy, tak? I tak. Opowiadają o tych traumatycznych przeżyciach jako coś, co było najgorsze w ich życiu. No i jeszcze pokazuje się też te mechanizmy, nie? Tak. Że były też wyparcia pewnie i po prostu no, to, że trudno pewnie rozróżnić, co faktycznie jest ich myślami, a co wynika z tego, jak kazano im mówić, tak? O, to jest też spory temat, że bardzo oni są uczeni przez przemytników, w jaki sposób odpowiadać na pytania. Myślę, że też ich mindset jest po prostu już kreowany, że no, musicie to przeżyć, a potem coś będzie super, no to zachodnia Europa to w ogóle bajeczka. No i też to, że oni tak naprawdę są z tym sami i nie widzą innego wyjścia, bo no, to jest to, co wspomniałeś o rodzinie, też jak pytałeś, oni po prostu... Rodzina w Wietnamie czeka i oczekuje, że oni będą przysyłać pieniądze za, no, za wszelką cenę w tym momencie. Jest taka historia bardzo poruszająca młodej dziewczyny z Wietnamu, to może nie będę teraz zdradzał, która właśnie próbowała się dostać do Niemiec chyba i miała akurat bardzo źle trafiła po drodze, no, ale jej rodzina po prostu, tak. Po prostu oczekiwała, że on będzie przysyłać pieniądze. I no to jest też tak, że rodziny często typują jedną osobę, że ty jedziesz do tej Europy i będziesz teraz całą rodzinę utrzymywać. Często w zastaw idzie jeden czy nawet dwa domy, tak żeby w ogóle mieć na tę podróż, bo oni najpierw ileś tam tysięcy już muszą z góry zapłacić w Wietnamie, żeby ta podróż w ogóle się rozpoczęła. No a potem jeszcze ściągają tam za każdy dzień podróży i nie wiem co tam, papier toaletowy czy coś, jakby jest cennik i ten dług właśnie w ten sposób rośnie. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? To troszkę pewnie odpowiedzieliście, ponieważ oni nie mają świadomości jakby tego, że są skrzywdzeni, ale Aga też powiedziała, że ten rząd wietnamski wypycha swoich obywateli, ale czy jakimiś kanałami nieformalnymi wraca w jakiś sposób feedback do ludzi w Wietnamie, przynajmniej do części, no żeby no już tego nie próbowali, bo... No bo nie jest tak różowo, jakby mogło się wydawać. Ciekawe pytanie, ja nie wiem. Czy to myślę, że to troszeczkę mówi o tym, to co właśnie mówiłem o tej rodzinie, że mówisz, dzwonisz tam i mówisz, że gwałcili cię, bili cię, więzili i nie zarabiasz, twój dług rośnie, oni mówią super, fajnie, że tam jakby jedź pracować, więc... No tak naprawdę nie wiemy, czy mówisz, nie? Bo nie wiemy, czy... Właśnie nie wiemy, wiemy, czy się przyznajesz przed rodziną, czy właśnie. Czy ja dużo przyznajesz, raz, czy chcesz się przyznać, czy możesz? Tak, i kasę i opowiadając na przykład właśnie, że coś tam... Tak. No i też, często są wybierane osoby, tak tam ktoś mu opowiada o tym, gdzieś w domu dziecka i... Sieroty czy takie. Takich, których nie będziesz szukał, nie? Tak, no, brutalnie brzmi, ale tak. Andrzej Meller mówi nam, że każdy Wietnamczyk zna kogoś, kto jakby próbował migrować, więc muszą wiedzieć. To nie jest kraj odcięty od świata, więc na pewno wiedzą, jakby co, czy mają informacje o tych, co dojechali. No? Dokładnie, bardzo ciekawe jest to, że tak jak mówiłam, że musiałam znaleźć wietnamskich aktorów i jeden z nich, aktor głosowy, tak, powiedział mi, że no bo ja oczywiście tam wysyłam skrypt, o czym będzie cały audioserial i powiedział mi, że no on wie o co chodzi, tak, bo mój kolega przeżył taką podróż. No i wiecie, no nawet przez internet rozmawiając z aktorem głosowym coś takiego się wydarzyło, więc jak mi to napisał, to ja byłam taka wow, jakby kolejny dowód na to, że tak jak powiedziałeś, każdy zna kogoś, kto zdecydował się na taką podróż. No dobrze, to myślę, że na tym etapie zakończymy. Jeszcze pewnie chwilkę posiedzicie, więc jak będą jakieś pytania w kuluarach, to też będzie można je zadać. Państwu raz jeszcze polecam przesłuchanie serialu. To jest smutna i trudna opowieść, ale bardzo ważna i myślę, że warta tego, żeby jej posłuchać, a przy okazji też dobrze zrobiona i po prostu nie mamy takiego poczucia, że
że po prostu jakoś opornie to przyjmujemy, bo jest on atrakcyjny, jakkolwiek źle by to nie brzmiało w formie, także raz jeszcze bardzo, bardzo polecam. Aga Bomba, Piotr Stefański i Bartek Józefek. Dziękuję.